Ciągle pytacie mnie o genezę konfliktu z Mateuszem? To żeby się nie powtarzać, postanowiłem, że to nagram. Mój ziomo wpierdalał te dopy na rynku wrocławskim. Tak bardzo się opił, że pływał na kostce, tak jakby się topił. Po trzech bitych latach razem z ojcem Świrem stwierdzili, że wykorzystają te nagrane chwile, by wyzwać do walki, że ja to zrobiłem. Zapomniał o jednym, nie tańczy z debilem. Ten toksyczny ojciec tak bardzo chce fejmu, że doprowadziło ich to do obłędu. Na planie zdjęciowym filmu Asymetria odegrana była największa komedia. Wykorzystali w tym wszystkim popusia. Chcieli mnie ruszyć, bym z ojcem się bić musiał. Pop dał się wkręcić, lecz po krótkim czasie. Po rozum do głowy kumaty wybrał się. Jak jestem przy filmie, to jeszcze dopowiem, że grali w nim obaj murańscy panowie. Lecz Konrad Niewolski, gość bardzo kumaty, bo wycinał w filmie wszystkie sceny taty. Wracając do walki, pan Jacek zrozumiał, że bić się nie będę, więc syna w to ubrał. Oto jest cała geneza konfliktu, co koniec twój będzie mieć wkrótce na ringu. Oto jest cała geneza konfliktu, co koniec twój będzie mieć wkrótce na ringu. Ja nie planuję tu dopuścić do werdyktu, więc weź się lepiej mordo, ostro do treningu. Dla większości Polski to czysta komedia, lecz w domu Murański trwa właśnie tragedia. Mati, trzymam kciuki, że w końcu zrozumiesz, że twój własny ojciec niszczy wizerunek ci. Ale słuchaj, nie wszystko jeszcze stracone, możesz to naprawić. Zaraz ci powiem, jak to zrobić. Twój wizerunek ma jeden ratunek, ej, obetnij sznurek łączący z opiekunem cię. Twój wizerunek ma jeden ratunek, ej, obetnij sznurek łączący z opiekunem cię.